Alleluja. Ja mam na imię Jurek, jestem ekonomistą. A jestem Michał, jestem architektem. Chcieliśmy opowiedzieć o tym, jak Pan Bóg działa w naszym życiu, w moim życiu i też w życiu Michała. Kiedy się poznaliśmy, mieszkamy w tej samej miejscowości, ale nigdy się nie znaliśmy. Do momentu, kiedy Bóg wzbudził we mnie takie pragnienie, żeby zadzwonić do obcej mi osoby i powiedzieć jej o Jezusie. Tą osobą była żona Michała, więc zapytałem Boga, czy to jest od Niego pragnienie, czy to jest jakiś mój wymysł kolejny dziwny. I postawiłem mu warunek, że jeśli zdobędę w ciągu godziny numer telefonu do obcej mi osoby w mojej miejscowości, w tej miejscowości, gdzie mieszkam, to zadzwonię. I faktycznie w ciągu godziny dostałem SMS-em numer do Ali. Zadzwoniłem, powiedziałem jej o Jezusie. A ja wróciłem do domu wieczorem i usłyszałem od Ali, że zadzwonił do niej jakiś obcy facet. I mówi, wiesz, i przez godzinę rozmawialiśmy o Bogu. I w zasadzie to jest początek naszej znajomości, tak żeśmy się z Jurkiem poznali. Tak nas Jezus poznał. Potem dzięki tej znajomości, dzięki Jurkowi trafiłem na rekolekcje, które odbywały się we wsi obok. I tak zaczęła się nasza znajomość, nasza przyjaźń. A jeszcze przed przyjaźnią ja gdzieś tam czułem i prosiłem Boga, modliłem się o to, żebyśmy razem z Michałem jakieś przedsięwzięcia podejmowali. Nawet proponowałem jakieś rozwiązania Michałowi. Tylko, że ja wtedy miałem inny pomysł na swoje życie, ale Pan Bóg rzeczywiście stopniowo to wszystko zmieniał i w pewnym momencie odkryliśmy, że mamy bardzo wiele zbieżnych celów, zbieżnych pomysłów, które zaczęliśmy realizować i dzisiaj rzeczywiście oprócz tego, że idziemy razem z Jezusem, że się przyjaźnimy, że razem ewangelizujemy, to jeszcze razem realizujemy różne przedsięwzięcia zawodowe, które sprawiają nam kupę radości. Tak. Taki najciekawszy pomysł to jest nie nasz. Mianowicie była taka sytuacja, że ja straciłem mojego głównego klienta i de facto ze środków, jakie zarabiałem co miesiąc, mogłem opłacić ZUS i niewiele zostawało na to, żeby opłacić kredyt, utrzymać rodzinę, trójkę dzieci. I to był czas takich 9 miesięcy takiej pustyni, ale też takiej, którą Pan Bóg zapowiedział. On zapowiedział, że czeka mnie taki trudny czas. I wtedy tak gorliwie modliłem się i prosiłem, żeby Pan Bóg dał mi zajęcie, ale takie zajęcie, w którym będę wykorzystywał te talenty, które we mnie złożył, te talenty, które już mam, żeby ta praca dawała mi możliwość ewangelizacji, ale też, żebym się rozwijał, żeby to było coś, co będzie mnie rozwijało. Pamiętam, jak modliłem się też za Jurka właśnie w tym trudnym czasie, żeby ta praca się znalazła. On, mimo tego, że to był dla niego trudny czas, do dziś to wspominam, jakim wzorem był dla mnie pogody ducha i zaufania Jezusowi, że to wszystko się rozwiąże, że to wszystko przyniesie owoce. I połączyliśmy nasze talenty. Ja moją wiedzę architektoniczną, urbanistyczną, Jurek swoją wiedzę ekonomiczną i zaczęliśmy wspólnie realizować te projekty, gdzie oprócz tego, że wykorzystujemy to, co otrzymaliśmy, to też wierzę, że bardzo dużo słuchamy Boga i tego, czego On od nas oczekuje, w którą stronę chce nas posyłać. Mnie było łatwo ten trudny czas wytrwać, ponieważ Pan Bóg mi to zapowiedział i On też zapowiedział coś pięknego. On zapowiedział mi takie słowa. Obdarzę ich błogosławieństwem wokół mojej góry. Ześlę im deszcze we właściwym czasie. Będą to deszcze błogosławieństwa. To jest fragment z Księgi Ezechiela i tego fragmentu się trzymałem w tym trudnym czasie. I w którymś momencie, modląc się po prostu o zajęcie dla mnie, takie konkretne, przyszedł mi na myśl pewien obraz. I razem z Michałem podzieliłem się z nim tym obrazem i razem zaczęliśmy to realizować. I na początku trafialiśmy na kolejne przeszkody i co chwilę wracało między nami, tego się nie da zrobić. Oddawaliśmy to Jezusowi i ta przeszkoda została pokonana. Za chwilę pojawiła się kolejna, znowu. Nie da się tego zrobić z innego powodu.
I znowu oddawaliśmy tą rzeczywistość Jezusowi. I tak doszliśmy do momentu, kiedy dzisiaj wspólnie prowadzimy kilka przedsięwzięć, gdzie jedno z nich jest wielką frajdą dla nas, bo przynosi konkretne korzyści. Co jest ważne dla mnie osobiście, to tam prowadzimy jeden projekt, który jest zrealizowany. On już przynosi konkretne profity. Natomiast mamy trzy też projekty, które są w trakcie tworzenia. I dla mnie jest wielkim błogosławieństwem to, że każdy z tych projektów daje też owoce ewangelizacyjne. Przy każdym z tych projektów pojawił się ktoś, komu można było powiedzieć o Jezusie, komu można było powiedzieć o Bożej miłości i o działaniu Ducha Świętego w naszym życiu. W każdym z tych projektów pojawił się ktoś, kto zapragnął poznać Boga, zbliżyć się do Niego i ktoś wreszcie, z kim mogliśmy wspólnie gdzieś zaprosić, czy coś ewangelizacyjnego z daną osobą zrobić. Pamiętam też ten czas, kiedy zabieraliśmy się za te projekty, był czasem, kiedy modliliśmy się we wspólnocie modlitwą Jabesa i modliliśmy, żeby Pan Bóg rozszerzał nasze horyzonty, nasze umiejętności, nasze granice, żeby nas wyrywał z naszej strefy komfortu i mimo, że wykorzystujemy talenty, które mamy, które Bóg nam dał, to od strony architektury i to od strony ekonomii, to projekt, którym żeśmy się zajęli, ten, który wierzymy, że Bóg włożył w nasze serca, tak naprawdę jest daleki i od architektury, i od ekonomii, ale jednocześnie wykorzystujemy tamte talenty. I też to poszerzanie granic w czasie realizacji tego projektu polegało na tym, że zajmowaliśmy się rzeczami, którychśmy wcześniej nie potrafili. Ale Bóg dawał nam, mimo tych wszystkich trudności, któreśmy napotykali, dawał nam umiejętności do rozwiązywania krok po kroku tych wszystkich problemów, tych wszystkich zagadnień, z którymiśmy się spotykali, a jednocześnie to, co Jurek powiedział, dawał nam możliwość ewangelizacji. Bardzo liczna grupa osób była u nas we wspólnocie, była nam przez modlitwą uzdrowienie, albo trafiła na kurs Nowe Życie. I to jest taka nasza też ogromna radość, że mimo tego, że oprócz tego, że realizujemy się zawodowo, to mamy okazję mówić o Jezusie i mamy też takie doświadczenie, że im więcej o Nim mówimy, tym coraz bardziej te problemy, które stają na naszej drodze, pryskają, znikają. Że z Nim to wszystko staje się jeszcze łatwiejsze, z Nim jeszcze większa radość jest z pracy i ewangelizacji.